Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się stosunkowo wcześnie, jak większości moich kolegów, po prostu na podwórku. Wszyscy ganiali za piłką, kopali ją, uprawialiśmy też różne inne dyscypliny, siatkówka przez trzepak i tym podobne. Byłem silniejszy, wyższy niż reszta moich kolegów z klasy. Zostałem bardzo szybko zauważony. Kolejne 4 lata spędziłem w szkole mistrzostwa sportowego. Jak już byłem troszkę starszy, w szkole podstawowej, doszło do tego trochę profesjonalizmu. Zaraziłem się miłością do sportu poprzez mojego WF-istę, nauczyciela wychowania fizycznego, który ukierunkowywał nas na różne dyscypliny sportu, od lekkiej atletyki, poprzez piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, na siatkówce kończąc. I ja sam uprawiałem i piłkę ręczną, i koszykówkę, a w siatkówkę zacząłem grać późno, bo dopiero pod koniec 8 klasy. Tak, ja jestem tak stary, że jeszcze było wtedy 8 klas. Sport to jest element rywalizacji i za każdym razem się rywalizuje. Zwłaszcza jak jest dużo chłopców, czy u dziewczynek jest też podobnie. Najważniejsza jest rywalizacja i każda porażka tylko dawała nam dodatkowego kopa, była motorem napędowym do tego, żeby jeszcze więcej trenować, żeby się poprawić i żeby w końcu wygrać. Cechy, jakie powinien mieć sportowiec, uważam, że to powinna być przede wszystkim wytrwałość. Powinno się lubić, kochać to, co się robi, tę dyscyplinę sportu, którą się wybrało. Trzeba mieć mocny charakter, trzeba być twardym, nieugiętym po to, żeby walczyć przede wszystkim z własnymi słabościami. Walczyć z tym, że czasami nam się nie chce, stanie się, deszcz pada, jest zimno, a tu trzeba wyjść, wsiąść do autobusu, jechać na trening. Jeżeli te rzeczy uda się nam przełamać, każdemu się uda przełamać, to potem będzie dużo łatwiej. Jeżeli będziemy walczyli o coś, czy też już grali w meczach na najwyższym poziomie. Jakbym nie był sportowcem, bym nie był siatkarzem, prawdopodobnie byłbym prawnikiem, ponieważ zawsze mnie to fascynowało. Nawet rozpocząłem studia ku temu, ale niestety profesjonalnego uprawiania sportu, profesjonalnego uprawiania siatkówki nie dało się z tym pogodzić. Więc zwyciężyła miłość do siatkówki, czego również nie żałuję.